holly hanging across the door. Neighbors singing tales of. Cześć kochani, dzisiaj zaczynamy drugi tydzień Vlogmas. Siedzę sobie właśnie z Przemkiem i postanowiłam, że otworzymy sobie razem kalendarze adwentowe. Ja wam w ogóle nie pokazywałam kalendarza Przemka. Przemu ma też swój kalendarz taki kosmetyczny. Do glasa. I Przemu już otworzył do szóstki, także dzisiaj trzy kolejne będziemy otwierać. A do trójki? Do czwórki. W ogóle fajny jest ten kalendarz. A ja będę w tym samym czasie otwierać swój też z Douglasa. Także będziemy lecieć razem. Ty piąte i szóste. Energy Beard and Mustache Soap. Jak widać, ja zaraz golę trzy razy dziennie i bardzo mi się przyda mydło do brody i do wąsów. Także na pewno będę używał. Numer 6. To są nożyczki. Dobra, i teraz lecimy razem. Ja muszę tylko znaleźć. Dobra, ja mam tutaj siódemę w jednej szufladce. Ja mam siódemę, o, tu mam siódemę. Dobra, otwieramy. Kolejna rzecz, która mi się przyda. Co to jest? 20H moisturizing. Co ty masz? Zalotkę mam. Beka. A, ja mam krem po goleniu. Także bardzo mi się przyda do mojego kolejna rzecz, która ci się przyda. A ja mam tutaj, o, zalotkę. Ładna zalotka, bo jest w takim kolorze złotym, ale no szczerze ja nie używam zalotki. Jakoś nie mam problemu, żeby mi się kręciły rzęsy, także może komuś po prostu dam. Co teraz? Ósemkę. O. Tutaj mam ósemę. Ja mam tu. Więc zobaczymy. O! Jakiś taki płynny produkt. Wyciągnąć. O, wyciągnęło mi się. Co to jest? Puste pudełeczko. Ja zawsze mu to kradnę. Co roku używam tego. Jakieś tu balsamy sobie. A ja tu wącham, czy coś tu jest. Patrzę, nic tu nie ma. Dostałem jakieś. No. No, ty już rok temu też dostawałeś puste pudełko. Ja sobie w to balsam włożyłam. To jest płyn micelarny, taki malusi. Ale super. Wow. I jeszcze dwufazowy. Nie, no fajnie, zobaczcie, tak wiecie, nie mam, gdzieś sobie wyjadę i no, naprawdę... Nie wiem, Douglas wersja męska to się nic nie zmieniło. Nie no, wiesz, jakbyś miał brodę i wąsy. No to bym golił i do tego pudełeczka wsadzał. Dobra, jeszcze dziewiątka nam została. No, przeczuwam jakąś kredkę. Co to? Obcinaczka do paznokci. Już nie wiem, jak to wyciągnąć, wyciągnęłam całe to... Jakoś to. O. I co my tu mamy w dziewiątce? O. O! W kolorze jeden! Uuu. Słuchajcie, to jest taka kredka do brwi. Nie wiem, jak to. To jest mazak bardziej. Nie kredka, właśnie. To jest taki mazak, który tak. Nie wiem, jak to powiedzieć. Taki efekt robi, jakbym na przykład nie miała włosków i to bym mogła sobie domalować. Wydaje mi się, że to jest pełnowartościowy produkt i w ogóle jestem mega zadowolona, że to jest w kolorze jeden. Jeszcze, słuchajcie, mi został ten kalendarz After Christmas, który sobie razem otwieramy. Także dzisiaj sprawdzimy sobie kolejny numerek. 27. Zobaczymy. 27 tylko. To to jest, nie, to jest 31. Drugą stronę wtedy. O, tutaj mamy 27. Otwieramy. W każdym pudełeczku mamy po dwa prezenty. O! Co to jest? Pod oczy, płatki. Miałam już w Douglasie, ale tutaj są takie w takim fajnym opakowaniu. Bardzo się cieszę, bo tak jak wam mówiłam w poprzednim filmiku, ja zawsze użyję płatki pod oczy, także mega trafione. I tutaj taki mega, mega mini produkt. Mega, i mega mini produkt. To wygląda jak każdy, który jest męskim tym. Tutaj mamy krem nawilżający i płatki pod oczy. Wiecie, to też mi się wydaje, że mi się przyda. Także też się bardzo cieszę z tych prezentów. A w ogóle dzisiaj taki bonusik, bo sobie pomyślałam, że wiecie, tych vlogmasów, ja robię tygodniowe vlogmasy, więc pomyślałam, że dzisiaj sobie otworzymy jeszcze jeden, bo tutaj zostały jeszcze cztery. Także polecimy jeszcze z 28. A to ja chcę teraz. Dobra, to ty otwierasz. Dobra, Sephora widzę dogania męskie te. Tu mamy. A, lips.
cherry, coś. Powiem wam, że nigdy nie miałam maseczki na usta. Jakoś mi się nigdy nie przydaje, ja używam Carmexa 24 na dobę i... No to masz jeszcze, to chyba też jest do arbuzowe. Wow, fajnie, pamiętam jak była taka cała kolekcja tych seforowskich takich pomadek. Fajnie, a ona daje kolor, czy jest tylko taka... O Chryste. Daje taki lekki kolor? Nie, fajnie. Szminka się zawsze przyda, zobaczymy czy będzie nawilżała mi te moje usta. A to sobie spróbuję. Jestem mega ciekawa, co to daje w ogóle za efekt. Że takie będą... Mamy otwarte kalendarze do dziewiątki. Ja jeszcze w sumie z wami będę w tym Vlogmasie otwierać dalej moje kalendarze. A ty jak będziesz chciał, to możesz też pokazać. Dobrze. It's so close, hardly can wait, waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere, so come home, there's no better place, waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. The rocking to the choir, no, nothing else is the same, waking up on Christmas Day. Snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. Siedzę sobie właśnie sama w domku i powiem wam, że mam mega ochotę na taką typową domową zimową herbatkę, więc Vlogmas to jest idealny czas na to, także lecimy ją zrobić. I słuchajcie, to co ja dodaję do takiej zimowej herbatki, to jest to oczywiście cytryna, jabłko, imbir. Tutaj mam jeszcze miodek. Miodek sobie rozpuścimy zaraz. Okej, okay. I będę to robić na bazie takiej czarnej herbatki. Mam tu taki dzwonuszek z takim filtrem, w który będę wszystko wkładać. I pokroję sobie teraz. Wszystko sobie pokroimy. I ja wiecie co, ja tak dodaję na oko w sumie wszystkiego. So close, hardly can wait, waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere, so come home. There's no better place, waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree. I ja zaczynam, słuchajcie, od rozpuszczenia sobie miodku. I go nie wkładam w filtr, tylko po prostu na samym dole dzbanka. With a string for you and me. I teraz na sam dół filtra wsypuję herbatkę. Above the fire, bells are rocking to the choir. Okej, i teraz wkładam imbir, cytrynkę i jabłko. I wszystko staram się tak, wiecie, wcisnąć, żeby wszystko się zmieściło. I to wszystko polewam jeszcze sokiem z cytryny. Nothing else is the same, waking up on Christmas Day. I teraz przykrywam
I chwilkę czekam, aż się zaparzy. Wykorzystam sobie tą chwilkę czekając na herbatkę i pokażę Wam dekoracje, ponieważ to, co pokazywałam Wam w ostatnim vlogmasie, to nie wszystkie dekoracje, które mamy. Najpierw Wam je pokażę, a później już udekorujemy nasze mieszkanko do końca. Także słuchajcie, polecimy sobie od największej rzeczy. I nawet jej nie mogę podnieść do końca. I jest to, słuchajcie, taki skrzat, który nawet się nie mieści tutaj w kamerze, więc może go złożę. Jest to taki skrzecik, bardzo ładny w ogóle. Jeszcze ma takie serduszko tutaj wiszące i on jest, słuchajcie, z Liska. I tak jak Wam przed chwilą pokazałam, że rozciągnęłam jego nóżki, może on stać tak wysoko i może też zjechać nawet do takiego małego skrzeciora. Także nie, no w ogóle jest tak uroczy, słuchajcie. Przepiękny jest, naprawdę. Myślę, że będzie stał tutaj w salonie, żeby zrobić jeszcze, wiecie, większy świąteczny nastrój. Także dobra, lecimy dalej. I słuchajcie, kolejna rzecz jest równie wielka. Jest to taki bałwanek i on, słuchajcie, nie dość, że jest piękny, to jeszcze świeci. Także na początku w ogóle myślałam, że postawimy go sobie na balkonie, ale myślę, że nie wytrzymałby takiej temperatury, tak mi się wydaje. Więc wolę nie ryzykować i zostawię go. Posiedzi sobie koło skrzata, myślę. Kolejna rzecz to bombki. Zaraz je będę dowieszała do naszej choinki. To są takie białe bombki z taką czerwoną śnieżynką. Naprawdę są przepiękne, muszę Wam powiedzieć. Naprawdę bardzo mi się spodobały. Są takie minimalistyczne, ale bardzo ładnie wyglądają. I kolejne są dużo, dużo mniejsze. To już są takie mini bombeczki, takie maciubkie, perłowe. I też są białe, także na pewno będą nam pasować do naszej choinki. Kolejna rzecz to taka choinka i Przemysł ją zarezerwował, powiedział, że postawi sobie na biurku i to jest taka szklana choinka. Nie wiem, czy ona nie świeci. No, tutaj pisze LEDowa, ale jaja. Myślałam, że ona tak po prostu jest taka szklana i wieszasz sobie na niej bombki. O, tutaj mamy takie maciupkie bombeczki, a to ona jeszcze świeci. Ostatnia rzecz to taka przesłodka mata pod drzwi z takim pingwinkiem, taka świąteczna edycja, wiecie. Myślę, że będzie wyglądało przekozacko przy naszych drzwiach. To były wszystkie dekoracje, zaraz będziemy sobie urządzać tym mieszkanko, a ja muszę zobaczyć w sumie jak herbata, bo trochę tu się nagadałam, także lecimy sprawdzić. Herbatka wygląda jak najbardziej git, zaraz sobie nalejemy. Dobra, słuchajcie, test. Naprawdę jest dobra, powiem Wam. I tak rozgrzewająca. Dobra, także polecam, możecie robić. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait, waking up on Christmas. Children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere. So come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree. Snowflakes dancing in the street. Tak jak w sumie zaczęliśmy tego vlogmasa, tak go kończymy, ponieważ postanowiłam, że jeszcze sobie razem otworzymy nasze kalendarze. I dzisiaj mamy dosyć dużo okienek, ponieważ dzisiaj zamykamy dniem 16, a otworzyliśmy bodajże do 9, prawda? Tak. No, także 7 okienek. Jazda. Najpierw sobie zrobimy ten i otworzymy go razem, bo mamy dwa okienka. Lecimy 29 i 30. Dobra, ty otwierasz 29 najpierw, a ja później otworzę 30. Jedna rzecz, nie mam bladego pojęcia, to jest chyba do ust. Oh my god! Słuchajcie, ale piękny błyszczyk do ust, czy tam pomadka. Nie, ładny kolorek. A jak pachnie? Czym ci to pachnie? Cukrem. No, takie... No, słodkie. No, naprawdę, taki cukierek. A co to jest za kolorek? 13. Kolejna jest chyba bardziej zapakowana. Co to? Róż? Mate. 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 Mate.
Ale fajna też taka miniaturka. Fajny różek. Fajny. Ja mam z The Balm. I też mi się fajnie sprawdza, ale... Ale wiecie, róży nigdy nie za wiele. Nie no, cieszę się. Naprawdę fajne prezenciki. W sumie, jak to otwierasz, to się fajnie sprawdzają, także... Trzydziestka. Jakiś cukierek. A nie, fajnie zapakowali to. Co nie? Co to jest? To jest do pozności. Top coat. Ale to jest top, że top hybrydowy, czy top, że po prostu lakier taki? Spróbuję po zapachu. Nie, to zwykły lakier. Nie wiem, po co mi taki zwykły lakier, taki, wiecie, przeźroczysty. Fajnie by był jednak kolorek, bo wiecie co, ja mam takie momenty na przykład, kiedy nie mam zrobionych paznokci i swoje paznokcie, jak mam turniej, sobie pomaluję na przykład na czerwono czy tam na różowo, żeby po prostu miało jakiś taki kolor. To takie słabo trafione, ale szkoda, że po prostu nie ma koloru ten lakier, bo tak to bym była w niebo wzięta. Pilniczek. Zawsze się przyda. Naprawdę, nawet taki, chociaż one są, mają troszkę mniejszą gradację, tak mi się wydaje, ale jak najbardziej się przydadzą. Lecimy od razu z dnia tego, z dyszki. Tu jest dyszka. O! Pierwszy raz w... perfumowane mydło. Będzie do rąk. Mydło. Będziemy mydełko. Używać. Mydełko. Nie no, fajnie. To nawet bardziej na damski się nadaje. To jest takie mydełko, wiecie, bardzo ładnie pachnące, takie perfumowane. Ale no jak najbardziej zużyje. Ja tam lubię mydełka. Ja też. Jedenastka. A jedenastka wygląda ciekawie. O, Pumex. Co to Pumex? Nie wiem, ja ją kojarzę, że ludzie po prostu pięty sobie ścierają nią. U mnie nie znajdzie to zastosowania, niestety. No, chyba ja też nie wykorzystam tego, bo nie mam jak. To jest 12. Nie wiem co to. No póki co, 3 na 3 trafione prezenty. Teraz 13. O, tutaj może coś fajnego jest. No, sól do co? Hand cream. A. Tutaj masz solą morską, dlatego tutaj jest sól. Ale fajnie! Ty potrzebujesz właśnie, ty zawsze mi podkradasz. No jest. No, ojej, już rozwalony. Nie, to chyba ty przy wyciąganiu, co? Nie wiem, nie będę rzucał na to. A mogę cię zajumać? A może zajumać. Pilniczek mamy. No i proszę Państwa, zbliża się Przemka Spadej, trzeba mu ogarnąć brwi, także od razu przy okazji zrobimy nawilżającą maseczkę, ponieważ Przemu nie dba o nawilżenie swojej skóry i trzeba to za niego robić. I mu nakładać maseczki, trzeba mu kremować buźkę, także bardzo się cieszę, na pewno zużyjemy. O, grzewień, no jedyna rzecz, która może się jakoś przydać. O, proszę bardzo. To tyle, jeżeli chodzi o Douglasa. Jak zawsze udane łowy. Teraz lecimy z moim. Okej, okay, dziesiątkę mamy tutaj, taką dosyć małą. O, taki słodki mały. I to już widzę, że jest to taki pici krem pod oczy. Ma tylko 3 ml, słuchajcie. I jest to anti-age. Nie wiem, czy już powinnam zacząć takie używać. To mi by się bardziej przydało takie coś. Fajnie, bo Przemo testował sobie kiedyś, ale takie bardziej męskie pod oczy i żaden jakoś ci nie ten, nie? Miałeś nie, nawet takie w rolce. Nie. Także proszę bardzo, na twoje ręce składam, bo ja nie używam w ogóle kremów pod oczy. Jezu, ty widzisz ten? Takie maciupkie. O! Czekaj. Jak to otworzyć? Nie wiem, co się robi z tym. Przemo! To jest do nakładania! Czego? Ale super! Do nosa! To się wkłada do nosa i się nos masuje tym. A mówiłeś do nakładania. No bo nakładasz krem nawilżający tym. I do nosa. I sobie tak smarujesz i wtedy tak ten. No w nos! No ja nie będę teraz wsadzał do nosa tego. A weź spróbuj, czy się zmieści. Nie, no żartuję. Tak mam. Żartuję, to nie jest do nosa. A do czego to jest? Ty się prawie wkręciłeś. To jest, kochani, jak nakładasz sobie krem pod oczy, nie?
I tu takim zimnym, schudzonym, takim metalkiem sobie jeździsz i wtedy opuchlizna się zmniejsza. To jest bardzo przyjemne w ogóle. Ty miałeś taki krem, pamiętasz? Z taką właśnie wystającym metalem i razem ci nakładało krem w tym samym momencie. Tutaj jest takie, żeby sobie rozprowadzić ten krem pod okiem. No ale ty się wkręciłeś, że to jest do nosa. No ja się nie znam, widzę, patrzę jakieś tutaj mała różdżka. O, chyba się zapowiada jakiś lakier znowu do paznokci. O, to jest jakiś taki ten. Jakiś taki odżywczy. No ciekawe. Ciekawa jestem, ale bardzo ładnie wygląda, jest to raczej pełnowymiarowy produkt. Fajnie, bo jak czasem chcę sobie zapuścić swoje paznokcie, to właśnie sobie maluję takimi. Także spoko, zużyję na pewno. I znowu taki podłożny numerek. Nie wiem jak to otworzyć do końca, chyba tak tutaj. O! Kolejny błyszczyk, słuchajcie, na dzisiaj. Pomożesz mi proszę. Mhm. Teraz już chyba mamy taki stricte błyszczyk. Miałeś coś tam pisze shine. Kolorek mógłby być trochę jaśniejszy, bo ja zazwyczaj noszę takie prawie transparentne te błyszczyki. Ale myślę, że się w ogóle fajnie świeci. Wydaje mi się, że mam mnóstwo drobinek i naprawdę będzie się super świecił. Ja lubię bardzo dostać produkty do ust, także fajowo. Tu mamy taki kwadrat. Co to jest za skarpeta? Szkieta. Fajnie, się bardzo cieszę, tylko ja właśnie ostatnio sobie kupiłam taką, nie? Bo ona jest super, jeśli chodzi o zmywanie mojego bronzera turniejowego. No także fajnie, no gdybym nie miała swojej rękawiczki, to pewnie bym się zastanawiała do czego to, ale myślę, że ogólnie fajnie. Jest to do peelingu ciała, tak ogólnie przeznaczone, ale ja tym właśnie sobie zmazuję mój bronzer turniejowy, także na pewno się przyda. Piętnastka. Piętnastka. O, i tu mamy coś podobnego do tego, co ja miałam. Ten płyn micelarny, no. I co my tu mamy? Też płyn micelarny, także też się bardzo cieszę. Płyn micelarny się zawsze przyda. I tu jest po prostu taki zwykły. Ten ostatnio, co otwierałam, to był dwufazowy, a ten jest po prostu taki zwykły płyn micelarny. Lip liner. I ona chyba, słuchajcie, pasuje do błyszczyka. Yes! Fajnie. I taki nudziak, typowy nudziak. Nie no, ekstra. Bardzo się cieszę. Ma naprawdę przepiękny kolor. I jest taka kremowa. Jak ja sobie tak próbuję na ręce, to naprawdę bardzo fajnie się nią na pewno będzie malowała usta. Także na pewno się przyda. Dobrze, kochani, ja się z wami żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie. Minął właśnie drugi tydzień vlogmasu. W ogóle to tak szybko leci, słuchajcie. Ja cały czas mam takie przeświadczenie, że to jest początek grudnia, a to już tak dużo minęło. No. Ale jest świąteczne maksymalnie. Naprawdę, ten śnieg w ogóle to jest jakieś błogosławieństwo w tym roku. Jak sobie idziesz i jest ten śnieg, to jest naprawdę magicznie. Także się cieszę, oby jak najdłużej leżał. Naprawdę. No. Także my się widzimy w trzecim vlogmasie i do zobaczenia. Buziaki, pa!